Witam serdecznie na spotkaniu pod tytułem Arena Architektów. Miejmy nadzieję, że okaże się cyklem. To wszystko zależy od tego, jak będzie Was interesowały nasze pogawędki na temat danych, na temat analizy sztucznej inteligencji. Pierwsze startujące takie spotkanie w nowym roku postanowiliśmy poświęcić właśnie połączeniu danych, analizy i sztucznej inteligencji. Zeszły rok, myślę, że hype związany z LLM-ami, z GPT, z czatem GPT, z OpenAI-em oraz z tym, co słyszeliśmy dość mocno na dwóch najważniejszych konferencjach Microsoftowych, czyli Copiloty, cała rodzina Copilotów. No jest rzecz, która też nas wszystkich zainteresowała, siedzących w tych danych, siedzących w tym świecie analityki, a szczególnie w technologiach związanych z Microsoftem, czyli tutaj mam na myśli Power BI-a. Udało nam się zebrać w takim zacnym gronie, pozwolę sobie przedstawić szanownych kolegów, z którymi będziemy dzisiaj na ten temat dyskutować, tych copilotów Power BI-u i może w ogóle trendu, który z tym jest związany. I z nami tutaj jest m.in. Grzesiu Stolecki, doświadczony architekt danych, Bartek Graczek, architekt danych, ale też i osoba, która na bieżąco jest właściwie z technologiami związanymi z przetwarzaniem tych danych. CTO w firmie Jakub Walczyniak, nie dosyć, że zajmuje się architekturą danych, modelowaniem też jakichś rzeczy machine learningowych, to też jest na bieżąco właśnie z technologiami. No i Maciej Rupczyński, który może najmniej z Power BI-em ma wspólnego, ale za to ma dużo wspólnego z LLM-ami, z tym, jak działają te wszystkie silniki i co możemy tak naprawdę wydusić z GPT i temu podobnych rozwiązań. Także, no i moja skromna osoba, też od 30 lat grzebiący w danych na różne sposoby, teraz bardziej jako CEO, ale no też architekt danych, architekt takich rozwiązań. Wróćmy do tego tematu. Tematem przewodnim, tak jak mówiłem, jest Copilot. Chcielibyśmy spróbować w tej dyskusji tutaj luźnej, tego zgromadzonego, zacnego grono, przedyskutować takie rzeczy, jak na ile takie rozwiązania związane właśnie z asystentami, które fajnie się sprawdzają może w jakiejś tam analizie tekstu, w przetwarzaniu tekstu czy rozwoju chociażby botów, komunikacji wszelkiego rodzaju, na ile one nam pomogą w świecie analityki? Czy one faktycznie zmienią podejście do analityki? Czy one zdemokratyzują tą analitykę? Czy faktycznie będziemy mogli mieć jakieś insighty? Czy te raporty będą generowane właśnie w ten sposób? Czy to się po prostu zmieni? I może na końcu już nam się uda powiedzieć, czy widzimy kierunki, albo jakich kierunków się spodziewamy z perspektywy tych rozwiązań, z którymi mamy do czynienia. Weźmy od razu, przyjrzyjmy się temu Copilotowi. Tutaj bym prosił Kubę, jakby mógł nam pokazać tak naprawdę tego Copilota, opowiedzieć też, jak to jest, jakbyście chcieli sami sobie zobaczyć tego Copilota, jakie musicie spełnić warunki, żeby móc z niego skorzystać. Przypomnę, Copilot jest na razie ten Power BI-owy w wersji preview, czyli tak naprawdę oglądamy pretendenta do finalnej wersji, bazujący pod spodem między innymi teoretycznie, bo tak jesteśmy, to mamy przedstawiane przez Microsoft, z rozwiązań takich, które są pochodzą jakby z wizji, strategii OpenAI, czyli właśnie te przetwarzanie tego LLM-ów, tam są też umieszczone. My spróbujemy rzucić na to okiem, na ile to już jest ten GPT zaimplementowany w to. Zastanowimy się, czy daje już nam takie możliwości, jakby biznes tego oczekiwał, no ale zobaczmy najpierw tą technologię, jak ona tak naprawdę wygląda. To jest warto też, Łukasz, dodać preview uzależnione z dostępnością od tego, w którym regionie jesteśmy, w której tak naprawdę w momencie udostępniania tej usługi będziemy, bo to nie każdy może mieć jeszcze taki szeroki dostęp do tego rozwiązania. Ja pokażę, gdzie można włączyć tego Copilota, żeby zacząć go używać w naszym tenancie Power BI-owym. Teraz znajdujemy się w naszym tenancie firmowym, Power BI-owym. Tutaj jest jakiś workspace, do którego też za chwilę jeszcze wrócę. Natomiast zacznijmy od czegoś takiego, co nazywa się Admin Portal. Admin Portal, czyli część, w której ustawiamy różnego rodzaju właśnie konfiguracje, ustawienia. Między innymi mamy możliwość tworzenia też capacity Power BI-owych czy też fabrykowych. Tutaj w tym admin portalu, w ustawieniach naszego tenanta, na samym dole mamy coś takiego, takie specjalne opcje, które się pojawiły, jak Copilot and Azure AI, Azure OpenAI Service. Oczywiście z zaznaczeniem, że jest to jeszcze wersja preview. Żeby móc korzystać z Copilota, my musimy tak naprawdę włączyć te dwie opcje. Pierwsza opcja to jest możliwość wykorzystywania preview Copilota w naszej organizacji. To oczywiście może być ograniczone tylko do jakiejś określonej grupy użytkowników, bądź włączone dla całej organizacji. Ważna uwaga jest taka, że z racji tego też jest to jeszcze preview, to dane, które są przetwarzane przez tego Copilota, niekoniecznie
muszą znajdować się w tym samym, pozostawać w tym samym regionie, w którym znajduje się nasz tenant. To znaczy, my musimy świadomie wyrazić zgodę na to, że możemy, dane mogą opuszczać nasz tenant, chociażby po to, żeby gdzieś tam w ramach jakiegoś modelu OpenAI były wykorzystane, tak? Więc do uruchomienia mamy tak naprawdę te opcje i opcję związaną właśnie z tym wysyłaniem danych poza nasz tenant, poza nasz region geograficzny, poza jakieś granice compliance'u i tak dalej, czyli to jest takie świadome wyrażenie zgody na to, że w ramach preview te dane mogą w momencie, w którym korzystamy z Copilota bądź usług OpenAI-owych, mogą gdzieś tam się do innego regionu przemieszczać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakby niezbędny warunek do tego, żebyśmy mogli zacząć korzystać z Copilota w naszym środowisku, jest taki, że nasz obszar roboczy, w którym mamy jakieś elementy, jakieś raporty, bo tak naprawdę z poziomu raportów w Power BI możemy z tego Copilota korzystać, one muszą się znajdować w obszarze roboczym, który ma podłączone capacity typu premium, bądź typu Fabric Capacity, tak? Czyli albo mówimy o minimalnym poziomie Premium Capacity P1, bądź jego odpowiedniku Fabric Capacity F64. To jest minimalne capacity, które jest wymagane do tego, żeby zacząć pracować z Copilotem. Poniżej tego ta usługa po prostu nie będzie dostępna. No, jest to oczywiście związane z tym, że korzystanie z tego wiąże się z jakimś tam kosztem chociażby funkcjonowania jakiegoś GPU czy jakiejś mocy obliczeniowej pod spodem, która jest potrzebna do tego, żebyśmy mogli zacząć z tych elementów korzystać. Teraz z perspektywy samego takiego raportu w Power BI-u, jak sobie popatrzymy na edycję raportu z poziomu właśnie tej naszej aplikacji, tej strony internetowej, ten raport, który teraz otworzyłem przykładowo, jest pusty, ja wchodzę sobie w tryb edycji. Jest tutaj jakiś prosty model danych z Superstora. To, co tutaj widzimy, to widzimy możliwość właśnie uruchomienia panelu z naszym Copilotem. Jak sobie kliknę tę ikonę Copilot, to po prawej stronie mojego ekranu pojawi się właśnie takie okienko czatu, taki interfejs komunikacyjny, w ramach którego będę mógł się z tym moim Copilotem komunikować, prosić go o wykonanie czegoś, czyli w szczególności na przykład zasugerowanie treści dla tego raportu, bądź stworzenie strony raportu, która zawiera jakieś określone treści, które będą opisane moim promptem. No zobaczmy sobie tak przykładowo, jak taki testowy prompt działa, tak? Zasugeruj treść dla tego raportu. No, mamy w oparciu o ten dataset informacje, co moglibyśmy tutaj wykonać, o co moglibyśmy poprosić tego naszego Copilota, żeby nam przygotował jakąś stronę takiego raportu. Możemy zobaczyć, jak to przykładowo będzie wyglądało. Wyślemy taki prompt, no to po jakimś tam w miarę skończonym czasie pojawi nam się strona raportu zgodnie z wymaganiami, które sobie tutaj określiliśmy. Inna możliwość pracy z tym Copilotem, poza taką właśnie komunikacją tutaj z boku, gdzie w cudzysłowie rozmawiamy z nim, prosimy go o wykonanie czegoś, to jest możliwość pracy z poziomu wizualizacji. Jest specjalny tryb wizualizacji w Power BI, który się pojawił, to jest wizualizacja typu narrative. I jak sobie włączymy taką wizualizację typu narrative, umieścimy ją w naszym raporcie, to my możemy wypełnić treść takiego wizuala, takiego narrative wizuala właśnie treścią zaproponowaną przez Copilota. Tak? I tak dla przykładu możemy dać jakieś executive summary, czyli jakieś podsumowanie najważniejszych rzeczy, które znajdują się w tym datasecie. One mogą się odnosić albo do całości raportu, albo do konkretnej strony raportu, bądź do konkretnej również wizualizacji, która wcześniej została stworzona. Te narratywy służą przede wszystkim do tego, żeby budować taką treść podsumowania w postaci kilku najczęściej bullet pointów, które się pojawią i mogą nam wyłuskać jakieś najistotniejsze informacje. No i dać jednocześnie, jeżeli jest taka możliwość, dać referencje do danych, do wizualizacji, z których jakby taki wniosek, takie podsumowanie wypływa. Tak? I tu widzimy, że udało się z sukcesem jakieś proste podsumowanie wysokiego poziomu wygenerować z jakimiś tam informacjami wraz z odniesieniem do konkretnych wizualizacji, które znajdowały się na wcześniejszej stronie raportu, która też została w oparciu o tego Copilota
wygenerowana. No i w dużym skrócie tak naprawdę uruchomienie i rozpoczęcie korzystania z Copilota polega właśnie na tym, załączamy sobie te dwie opcje i z poziomu raportu możemy korzystać albo właśnie z tego menu Copilotowego, albo z poziomu wizualizacji typu Narrative. To są dwie opcje na dzisiaj, w ramach których ten preview Copilota można wykorzystać. Kuba, ja bym tutaj zwrócił uwagę na dwie rzeczy, o których nie wspomniałeś, a które myślę, że warto podkreślić. Pierwsza to jest taka, że zauważcie, że ta pomoc Copilota, czy propozycja Copilota do tego, jak raport ma być tworzony, ona trochę narzuca nam sposób pracy z raportem, czyli dla osoby, która rozpoczyna jakąś przygodę z zestawem danych, tudzież chciałaby, żeby ten Copilot troszeczkę zasugerował, jaki rodzaj danych powinniśmy wyciągnąć do tej wizualizacji, jest stworzony. To znaczy Copilot zasugerował, że warto byłoby stworzyć tak naprawdę cztery strony. Jedna to będzie typowe sales performance, drugi to będzie jakaś segmentacja klientów, potem zyskowność produktów, tak, i na koniec elementy na przykład shipping cost i efficiency. Czyli jakby wskazuje nam pewien tok myślenia, którym powinniśmy podążać, aby nasz raport mógł powstać. Oczywiście zaraz pewnie dojdziemy do tego, co na każdej z tych kart się pojawiło i pojawia, natomiast to jest warte podkreślenia, że jest pewnego rodzaju rama nadana temu, w jaki sposób z raportem czy z tworzeniem tego raportu będziemy działać. Druga rzecz jest taka, że tutaj bardzo płynnie przeskoczyłeś do tych elementów opisujących, czyli narratywów. Tu taka dobra podpowiedź i rada. Najpierw skupmy się na tym, żeby ten raport faktycznie powstał z tymi wszystkimi wizualizacjami i stronami i dopiero później zabieramy się za narratywy, bo tak jak Kuba tutaj fajnie pokazałeś, generowanie tych narratywów odbywa się w kontekście konkretnych wizualizacji, czy stron, czy zbioru tak naprawdę wizualizacji, na których chcemy pracować, więc im lepszy będzie ten nasz raport początkowo stworzony, tym te podsumowania będą takie bardziej wiarygodne, no i bardziej wartościowe tak naprawdę dla osób, które będą je gdzieś tam czytały. Dokładnie, no musimy mieć przede wszystkim co podsumowywać, więc to nie będzie podsumowanie. No, no ale właśnie warto o tym chyba wspomnieć, bo to może być taka tendencja, że gdzieś tam będziemy próbować od razu do tego skakać. Aczkolwiek to też jest dobre pytanie, bo być może właśnie ten narrative summary okaże się, że będziemy mogli wykorzystać w zupełnie innym celu, ale to chyba tak jeszcze przed nami, trochę zapowiadając, w którym kierunku będziemy chcieli iść. No bo jak mówisz, narrative jednak to jest komponent, który jest komponentem, jak Kuba zresztą pokazał, graficznym na raporcie. Czyli jednak jego zastosowanie, jego cel jest uzupełnienie raportu o jakby słowne podsumowanie raportu. I tak się powinniśmy tego trzymać, że tego jest zastosowanie takie i chyba no, kierunek, który będzie, to nie będzie szło to w inną stronę niż to, co tutaj widzimy. A faktycznie, jeżeli już tak w podtekście się zastanawiamy, czy zastosowanie takiego narratora można było zrobić, wynieść po prostu poza Power BI, to ta ścieżka też jest możliwa, oczywiście nie przez komponenty Copilot plus Power BI, o czym sobie może też jeszcze dzisiaj zdążymy powiedzieć, ale faktycznie to traktujmy, że to jest kolejna wizualizacja, która po prostu dostaje narrację zbudowaną przez jakieś tam języki LLM w oparciu o analizę jawnie podanego czy skierowanego komponentu graficznego, który występuje na raporcie, który posiadamy, czy tam stronie tego raportu. Tak, tym bardziej, że zauważyłem tutaj, no, ma referencję do konkretnego elementu graficznego z tamtej strony raportu, na bazie której no, zbudował ten narrative. Okej. Okay. My mieliśmy taki plan, który sobie wcześniej powiedzieliśmy o tym, że Grzesiek weźmie jakiś przykładowy zbiór danych, który zna i który jest tam powszechnie do pomaglowania dostępny w internecie i spróbuje, co on nam zaproponuje sensownego na tym zbiorze danych i żebyśmy mogli sobie ocenić, co to narzędzie w tym momencie daje. Zrobiłbyś, Grześku, takie doświadczenie, abyśmy mogli kibicować albo krytykować albo zachwycać się? Jasne, nie ma problemu, nie ma problemu. Tylko musimy zmienić prezentację na komputer. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek miał okazję oglądać jedno z moich zwykle obrazoburczych wystąpień, to już pewnie wie, że zestaw danych, którego bardzo często używam, to jest zestaw Insurance. Ten zestaw danych, niewielki, 1300 ponad wierszy,
To są dane dotyczące ubezpieczenia społecznego, faktyczne dane, zestaw bardzo popularny w internecie. Wystarczy wejść na przykład na Kagla, żeby zobaczyć, jak dużo analiz, modeli na nim się opiera. Notabene mieliśmy ciekawą dyskusję na temat tego, na ile modele językowe opierają się tylko na samych danych, a na ile mogą się opierać na ewentualnych publikacjach w internecie dotyczących tego właśnie konkretnie zestawu danych. Bardzo ciekawa rzecz, która na pewno będzie wymagała jeszcze kiedyś wyjaśnienia. Okej, ale wróćmy tutaj do naszego zestawu danych. Więc zacznę może od Copilota. Model jest bardzo prosty, składa się tylko z jednej tabeli. Tutaj mamy początek tej tabeli, więc w tym momencie uruchomię tą opcję. I zobaczmy najpierw, tak jak Kuba pokazał, te wstępne prompty. Tutaj mamy pierwszy, suggest content for this report, ok. Więc być może Copilot coś ciekawego zaproponuje. I tutaj ja powiem tak, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tytułami opcji, które się tutaj pojawiły, na przykład palenie i ryzyka zdrowotne. I to jest temat, który warto na pewno eksplorować, więc wchodzę tutaj głębiej i mam tutaj przycisk Create. Prompt jest wygenerowany automatycznie, zobaczmy. Powinna powstać nowa strona raportu, więc zobaczymy, co nam Copilot zaproponuje. Jak widać, jeszcze sztuczna inteligencja wymaga odrobiny cierpliwości od inteligencji białkowej. Ok, i mamy gotowy raport. Zobaczmy, co tutaj takiego ciekawego jest. No, miała być strona, która będzie pokazywała coś na temat ryzyka związanego z paleniem. Widzę tutaj kilka wizualizacji, których nie wiem, czy bym robił, ale jest jedna, która co prawda niezbyt prawidłowa, ale pokazuje kapitalny wniosek. To jest ten wykres na samym dole. Jest chyba coś takiego, co się nazywa focus mode. Tak. No nieważne, trochę sobie go tutaj, ten wykres sobie troszeczkę rozciągnę, bo on mi pokazuje średnią wysokość wydatków ubezpieczeniowych dla osób niepalących i palących. Palacze to ten większy słupek. Nawet powiem tak, że kolor jest dobrany w miarę odpowiednio dla przedstawienia skutków palenia. I można powiedzieć, że taki byłby ostateczny wniosek z analizy tego zestawu danych, gdybyśmy zadali pytanie, co ma największy wpływ na wysokość tych wydatków. I taka wizualizacja się pojawia. Jeśli chodzi o pozostałe wizualizacje, to są one trochę dyskusyjne, jeśli chodzi o jakość ich wykonania. Zresztą ten wykres, który przed chwilą pokazałem, tak gdybyśmy się trzymali dobrych praktyk tworzenia wizualizacji, to powinien być słupkowy, czyli narysowany poziomo. Ciekawy jest też wykres, który tutaj mamy. Średnia wydatków według wieku i czy dana osoba pali, czy nie. Widać wyraźnie, że jeśli chodzi o osoby niepalące, to mamy oczywiście wzrost wydatków wraz z wiekiem. Tego należałoby się spodziewać. Generalnie im osoba starsza, tym pewnie wydatki na ubezpieczenie zdrowotne będą wyższe. Ale co zwraca uwagę? Stabilny trend i o wiele mniejsza wartość. Natomiast tutaj mamy szereg, który jest rozedrgany, czyli rozpiętość wydatków na osoby, które palą, jest znacznie, znacznie większa. No i też wartość jest o wiele wyższa. Copilot w tym momencie przygotował raport zawierający, stronę raportu zawierającą kilka wizualizacji i tak naprawdę nie można tego zostawić tak, jak to jest. Tutaj musimy usiąść do tych wyników i zastanowić się, które wizualizacje pozostawiamy, które natomiast tutaj nie będą nam potrzebne. Ale punkt startu jest bardzo dobry i to podkreślam jako zaletę tego typu narzędzi. To jest narzędzie, które wspiera osobę przygotowującą raport w ten sposób, że generuje automatycznie zawartość. Ja nie muszę się martwić o ustawianie właściwości, zastanawiać się, gdzie w ogromnie rozbudowanym oknie właściwości wykresu znajdę jedną konkretną właściwość, która mnie interesuje. Tutaj mam już gotową wizualizację. Jest to znaczne rozwinięcie tych opcji, które w Power BI już były obecne, czyli insights, czyli generowanie
poszczególnych wizualizacji na podstawie zestawu danych, ale pojedynczych wizualizacji obejmujących tylko pojedyncze elementy z naszego raportu. Także tutaj duży krok do przodu, ale nie możemy zostawić tego raportu tak jak jest, powinniśmy nad nim jeszcze popracować. Grzegorz, a wygenerowałbyś jakiś kolejny na przykład raport, bo mnie tak osobiście to interesuje. Powinniśmy, żeby jeszcze generował, bo jedna rzecz już, która jest na tym bardzo widoczna, bo dużą część tego raportu stanowi, bo właściwie raz, dwa, trzy, cztery elementy, na które patrzę, z dziewięciu elementów, z którymi mamy do czynienia, pokazują element, który się nazywa BMI. Znana mi wartość, którą często analizuję. Wartość ta jest dosyć specyficzna, ponieważ tak naprawdę średnia, którą tutaj widzimy, ona pokazuje, że ona nie jest prawidłowa. Czyli średnią mam nieprawidłową. Ale dobrze wiemy w analityce, że średnia nic nam nie mówi. I tutaj jest chyba sedno sprawy, które pokazuje tego już, że mamy pewien sygnał, na który powinniśmy zwracać uwagę w dalszych rzeczach, że brakuje tutaj podstawowej logiki biznesowej, która jest z tym związana, ponieważ operowanie na średniej wartości BMI w żadnym z tych wykresów nie daje nic sensownego, a wręcz pokazuje nam bezsensowność tego działania. Bo interesują nas tylko i wyłącznie przedziały osób, które są, nie wiem, wychudzone, mają nadwagę, mają otyłość, czy mają właściwą wartość do tego. W tym momencie, bazując na średniej, to ona nic nie wnosi, kompletnie nic nie wnosi. A mamy cztery wizualizacje na dziewięć, które się opierają na czymś, które po prostu spowodowały, że te cztery wizualizacje można od razu wyrzucić, bo nie dają nam wartości biznesowej żadnej, nie? Widzicie, tego chciałem, Łukasz, zobaczyć, jak to wygląda na kolejnych kartach, czyli na przykład mamy tam, nie wiem, Family Size and Health Needs, czyli kolejną kartę. I gdybyśmy albo tam BMI sobie, albo... and Health Outcomes. O, na przykład, bo to będzie okay, bardziej powiązane. Bardzo generujmy. Nie mówią nic do tego, co potem widzimy w tej analizie, bo tytuł był przepiękny, ten, co pokazał Grzesiek. A jak no tak. Nie widać tego potem w tych wykresach już, nie? Tutaj brakuje tego połączenia, bo początek był fajny. Fajny jest dokładnie. Pomysł na tytuł. Dokładnie tak. Natomiast właśnie mnie to, co mnie osobiście interesuje i dlatego chciałem tą drugą stronę zobaczyć, no to zobaczmy, że znowu kolejna karta i kolejne, tak jak zwróciłeś uwagę, pojawiają się tak naprawdę znowu w większości średnie, znowu jakiś tam rodzaj wizualizacji. Na razie zostawmy to, bo to nie o to chodzi, żebyśmy się teraz tutaj nad praktykami wizualizacji mocno pochylali, aczkolwiek jest to istotne, no bo ciężko będzie tak naprawdę przekonać kogoś, kto na co dzień pracuje z bardzo ładnymi wizualizacjami i raportami do tego, żeby odebrał to jako produkt na przykład takiego Copilota, ale to, co moją uwagę przykuwa, że Copilot w tym momencie postępuje bardzo schematycznie, to znaczy zobaczcie, każda karta, którą wygenerował, ma dokładnie taki sam układ, prawie dokładnie, czyli mamy jakieś wskaźniki policzone na górze, 2 czy 3, po czym 5 czy tam 6 wizualizacji, które są umieszczane. One są w różny sposób przygotowane, ale jakby schemat działania jest dokładnie taki sam. Więc tu też pewnego rodzaju schematyczność działania tego Copilota można zaobserwować. No a dwa, że dobór miar, które się tutaj pojawiają i sposobów agregowania, no pozostawia chyba jeszcze trochę do, że tak powiem, życzenia, jeśli chodzi o odbiór takiego rozwiązania. No opieramy się głównie na średnich i na kantach, nie? To jest widać. No ale logiczny jest też ten KPI, nie? To chyba nam wszystkim kuje w oczy. Chodzi ci o count of smoker? Mamy tylko dwa warianty, palisz albo nie palisz, także wartość jest prawidłowa. Właśnie brakuje mi tutaj troszeczkę podejścia, które ja stosuję w tworzeniu wizualizacji. Jeżeli chcę pokazać wizualizację, to najpierw sobie zadaję pytanie, co chcę pokazać. Na jakie pytanie ta wizualizacja ma odpowiadać? Tutaj widzę kilka wizualizacji, które powstały tylko dla samego zrobienia wizualizacji, pokazania jakoś dwóch wybranych zmiennych, natomiast jest to trochę bezcelowe. Druga rzecz, która prawdopodobnie jest wadą i jeszcze bardzo długo będzie wadą tego typu rozwiązań, to jest pewna nadinterpretacja albo niedointerpretowanie danych. Mamy tutaj zmienną region, ona ma 4 wartości. I tutaj Copilot radośnie zinterpretował to jako jakieś punkty w Stanach Zjednoczonych. Natomiast akurat ja znam ten zestaw danych i tam chodzi o obszary, regiony bodajże Wielkiego Londynu, Wielkiej Brytanii. Także w tym momencie wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem by było, jeżeli nie masz
100%. Jaka jest najważniejsza zasada Mandalorian, tak? Kodeksu mandaloriańskiego? Nie masz pewności? Nie mów. Więc tutaj zastosowałbym tą samą zasadę, czyli jeżeli nie ma pewności co do interpretacji danych, czyli tutaj tego regionu, to w tym momencie nie pokazywałbym mapy. No i tutaj się zaczyna sedno tak naprawdę działania modeli LLM-owych, które no jednak musimy wiedzieć o tym, że one jednak wymyślają troszeczkę improwizują, troszeczkę no, fabrykują, jak to ładnie było powiedziane, że ostatnio nie mamy mówić o halucynacjach, tylko o fabrykacji. Troszeczkę delikatnie to ujmujesz. No tak, no ale no właśnie... Ale tutaj przynajmniej jest wprost informacja na dole, tak, że content created by AI may be not accurate and appropriate, so review it carefully. Więc tutaj to tak naprawdę mogłoby stanowić, może jeszcze za wcześnie, tak? Ale to mogłoby stanowić podsumowanie całego naszego spotkania, prawda? Znaczy, no słuchajcie, no jakby powiedzieliśmy i zaznaczyliśmy to bardzo mocno na samym początku. Jesteśmy w fazie wersji zapoznawczej, więc patrzymy na kierunki, patrzymy na możliwości. No i trochę mam też takie poczucie, że jest to tak próba takiego zaadresowania tych no, najprostszych, bym powiedział, przypadków do wizualizacji danych, co oczywiście wcześniej czy później będzie no, problematyczne, jeśli pójdziemy z takim rozwiązaniem do osoby, która, tak jak już wspominałem, w jakiś sposób jest przyzwyczajona do pewnego rodzaju sposobu pokazywania treści, to po pierwsze. Po drugie, no ma już w głowie pewien schemat chociażby właśnie tego, jak te dane powinny być agregowane i jak powinniśmy się do nich odnosić. No niemniej początek, sposób wykorzystania języka naturalnego pokazuje, że no przed nami całkiem niezła chyba przyszłość dla osób, które niekoniecznie chcą się uczyć DAX. Tak, Grzesiu, ty coś o tym pewnie więcej wiesz, bo tutaj sporo trzeba byłoby też wcześniej pokombinować. Pytanie właśnie, czy to jest to, bo tak naprawdę zauważcie, że DAX-a my w ogóle nie dotykamy, bo wcześniej ten model został przygotowany. I to jest też chyba sedno, nie? Bo tutaj już mówimy o wizualizacji, ale nie mówimy tak naprawdę w ogóle o przygotowaniu wcześniej tego modelu, więc pracujemy w bardzo, bym powiedział, hermetycznym środowisku. Nasz copilot wie, czego się spodziewać ma, no bo dane zostały już odpowiednio przygotowane wcześniej, więc nic nie musi w locie de facto chyba wyliczać. Tak, to jest bardzo prosty zestaw danych. Grzesiu, zrób jeszcze doświadczenie, jak już idziemy za ciosem, bo mamy pewną tezę, którą sobie powiedzieliśmy chyba teraz wszyscy, że generuje to w sposób taki mechaniczny, trochę podobny te raporty. No niech zrobi jeszcze trzeci, będziemy mieli większą próbę, które on nam chciał pokazać. Niech zrobi te raporty, przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda. Może przestańmy faktycznie dyskutować na temat tego, czy te wizualizacje są dobre, czy nie. Jedno, co już widzimy, to on nie robi jakby, nie ma tej inteligencji, której byśmy się po tej sztucznej inteligencji spodziewali, że on najpierw się zastanowi, w cudzysłowie, jakbyśmy tak bardzo po ludzku do tego podeszli, zastanowimy się, co chcemy pokazać, albo zobaczymy, co jest i pokażemy to, co można zrealizować, czyli powiedzmy taki jakiś storytelling, który by można było wykonać na danych. On tego nie robi, ewidentnie. Na tych dwóch przykładach, które Grzegorz wygenerował, widać, że czegoś takiego nie ma. To jest raczej dobierania tych rzeczy i jeszcze dyskusyjne, czy dobrał dobrze te komponenty od strony. Poza tym, no, naszym zdaniem faktycznie ta grafika ładnie, kolorystycznie pasuje pod kątem palaczy i tych rzeczy, ale jeśli chodzi o sam dobór tych komponentów, no, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. W ogóle uparł się bardzo na to, żeby robić te rozrzuty średnich na tej BMI, nie? No ale teraz mu tutaj tak, Grzesiu trochę zasugerował, że to ma być tam okay. Relationship between BMI and expenses. Natomiast Łukasz, tutaj się trochę nie zgodzę. Początek miał Copilot bardzo dobry i wszyscy to powiedzieliśmy. Nazwy stron, które wygenerował, były idealne pod storytelling. Zaczynamy od ogólnej analizy i przechodzimy przez koszty, problemy zdrowotne i tak dalej. Także początek był dobry. Tylko zwróć uwagę, że on skończył tylko na tytułach, nie? I tam dobra, oj, poczekaj, ale zaraz się odbije na narratywach, zobaczysz. No tak, no bo to jest element faktycznie, macie rację, bo to już wyprzedzając fakty, pewnie to będzie ten element, co w narratywach już zaczyna się ta inteligencja. I najprawdopodobniej mamy taki element, gdzie byśmy, zgaduję teraz, to nie jest tak, że tak jest i że wiem, że tak jest, ale się spodziewam tak, że mamy kawałek tego AI-a, który sięga do analizy i tego początku, który mamy w współpracy z Copilotem, a potem jak dusimy przycisk create, to idzie mechanizm rutynowy zrealizowania tego raportu w sposób jakiś szablonowy, który najprawdopodobniej na tą chwilę jest zrealizowany. I tak śmiem, tak się nam to nasuwa, patrząc na te rzeczy, które się tutaj stały, nie? Czyli masz rację, inteligencję widać w tym początku, kiedy on analizuje to jeszcze, a potem już ta realizacja jest jednak nie tak, nie?
Troszkę także schematyczna wydaje się być, nie? Architekt spojrzał na dane, a potem ten stażysta robi raport. Wiesz co, to jest odwieczny problem. Zawsze analizę danych dzielimy na eksploracyjną i eksplanacyjną. Zadaniem eksploracyjnym jest znalezienie związków pomiędzy różnymi zmiennymi w naszym zestawie danych. Możemy do tego celu wykorzystać algorytmy uczenia maszynowego, możemy wykorzystać wizualizację. I tutaj to, co wygenerował Copilot, nie spełnia tych warunków analizy eksploracyjnej. To już lepiej znacznie to wygląda przy użyciu tradycyjnych wizualizacji Power BI, które też mają związek z uczeniem maszynowym i ze sztuczną inteligencją. I tutaj na przykład po podaniu wszystkich zmiennych do wizualizacji kluczowe czynniki wpływu mam wyraźną odpowiedź, że najważniejsza zmienna tutaj to czy osoba pali, czy nie. I mam dodatkowo informację ilościową, która pokazuje mi, o ile ta średnia jest większa. I też mam dobrą wizualizację, którą mogę zostawić w raporcie. To jest element eksploracyjny. Oczywiście mogę to eksplorować jeszcze przy pożyciu klasycznych wizualizacji. I teraz, jeżeli Copilot miałby mnie wspierać w analizie eksploracyjnej, to oczekiwałbym od niego generowania właśnie tego typu wykresów. Czyli jeżeli mu powiem, tak, pokaż mi relację pomiędzy BMI i wydatkami, to spodziewałbym się takiej wizualizacji. To jest zwykły wykres punktowy, który pokazuje BMI na osi poziomej, expenses na pionowej i dodatkowo jest jeszcze podział na płeć, tak, bo stawiam tutaj hipotezę, że być może te dwa czynniki mają wpływ. Dlaczego wizualizacje są ważne? Bo zwróćmy uwagę, że punkty na tym wykresie układają się w trzy wyraźne grupy. Więc jest tu jakiś związek, w którym bierze udział zmienna, której na tym wykresie jeszcze nie ma. Analiza eksploracyjna ma na celu znalezienie tej zmiennej lub ewentualnie pokazanie jakichś innych związków. Analiza eksplanacyjna to jest pokazywanie już samych końcowych wniosków. Czyli w tym momencie ja bym oczekiwał właśnie takiego wykresu jak tutaj. To jest typowy wykres dla pokazania, tak? Gdybym ja miał powiedzieć, bo wniosek z analizy jest następujący. To, czy osoba pali, czy nie, ma największy wpływ na wysokość wydatków. Palisz, twoje wydatki średnie są większe o 23 tysiące. Więc w tym momencie, żeby to pokazać na jednym wykresie, taki wykres bym, no, przewróciłbym go 90 stopni, ale taki wykres właśnie bym wybrał. Mhm. Więc no tak, tutaj... Tylko ci wejdę tak? Słowo. Właśnie problem polega na tym, że ty zauważyłeś ten wniosek, na te 27 wykresów, które nam wygenerował, czy tam, bo tam jeszcze są te KPI-e, no to powiedzmy, że tam ich nie ma 27, bo jest ich 18 i 9 KPI-ów, to z tych wybrałeś ten, który faktycznie ma sens, ale my od tego oczekujemy pewnej inteligencji od takiego działania, że on nam wybierze, on by nie musiał nam dawać 9, on wystarczy, żeby nam dał 2, które mają jakiś sens pod spodem. A tu jest ten problem, który tego nie ma. I tak, druga rzecz, która dokładnie. Była, które pokazałeś przy użyciu tych narzędzi, użyłeś takiego bardzo dobrego zwrotu, stawiam hipotezę i dobieram te rzeczy. I to właśnie to jest ten element, gdzie my oczekujemy, znaczy my tak spodziewam się po naszych klientach, po osobach, z którymi współpracujemy, po ludziach, którzy robią analitykę w organizacji, że to jest ten moment, który oni nie chcą stawiać hipotezy, bo nie każdy ma Grzesia, który po prostu stawi tą hipotezę i na tym wykresie to pokaże. Tylko to tylko kwestia karty kredytowej. Oczywiście, ale powiedzmy, że pomijając ten aspekt karty kredytowej i tych wszystkich rzeczy, no to chodzi o to, że jednak byśmy chcieli mieć tego copilota, który on postawi tą hipotezę, a my sobie ją przeanalizujemy, zweryfikujemy, ewentualnie się na niej oprzemy. I to jest, myślę, ten kierunek, który ludzie oczekują z biznesu, nie wiem, czy oni go oczekują słusznie, czy taki hype jest, czy tak nas troszeczkę producenci nastawiają, że ta sztuczna inteligencja tą rolę będzie pełniła. I to jest moim zdaniem rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo ty pokazałeś, że ty stawiasz tą hipotezę i narzędzia ci pomagają to zrobić. No ale Łukasz, ale to poczekaj, no ale to może w takim razie dajmy szansę jeszcze Copilotowi, no bo skoro wygenerował tam tych wizualizacji nam sporo, jakiś tam KPI, no to jeszcze ma szansę właśnie nam to wszystko podsumować, czyli zrobić tak naprawdę być może taki element wyciągnięcia tych wniosków. Dokładnie, niech opisze to, co widzi. Czekamy, no, co teraz nam zrobi wybrać. Czyli wizualizacja, która ładnie się nazywa narrative, tak? No, więc klejamy ją do raportu, podobnie tak jak ja. Zacznę może od takiego prostego przykładu, tak jak Kuba. Wybieramy tryb Copilot i tutaj też jest taki bardzo ładny od razu element Given Executive Summary. I tutaj bardzo ważna rzecz, trzeba wybrać, do czego ma się on odnosić.
I tutaj już z doświadczenia wiemy, że jeżeli zaznaczymy wszystko, to może być różnie. Dlatego ja tutaj zaznaczę stronę, na której znajduje się tabela danych. Okazuje się, że w tym momencie tutaj nie tyle model odgrywa podstawowe znaczenie, ile wizualizacja, do której się ta narracja będzie odnosić. OK, no i zobaczymy. Mamy już wynik. I jest to wynik, którego bym się spodziewał, przeprowadzając eksplorację danych, który właściwie najczęściej tak robię, od tego zaczynam. Czyli to jest takie proste spojrzenie na każdą ze zmiennych, gdzie widzę, jaka jest średnia wartość, odchylenie standardowe, jaki jest zakres danych. I to wszystko narrativ bardzo ładnie podaje, zwracając też uwagę na typ danych, czy mamy do czynienia ze zmienną dyskretną, czy ciągłą. Tutaj widać wyraźnie, że na przykład region, czy seks, czyli płeć zostały potraktowane jako zmienne dyskretne, więc mam tutaj rozkład procentowy. Ale ja bym tego nie nazwał executive summary, tak? Bo to jest po prostu obraz, fotografia mojego zestawu danych. Tak zwane w analizie danych jest takie pojęcie five numbers. Czyli liczymy po prostu kwartyle, średnią arytmetyczną. Przy okazji kwartyli tutaj troszeczkę brakuje, aczkolwiek ważna bardzo rzecz, Copilot zwrócił uwagę, że rozkład wydatków jest prawoskośny, czyli przeważają osoby z niskimi albo średnimi wydatkami, a osób, które mają bardzo wysokie wydatki, mamy bardzo mało. I to jest bardzo ciekawy wniosek. I to jest znowu kolejny punkt startu do dalszej analizy. Tylko tutaj widzę pojedyncze zmienne. No dobrze, ale dajmy mu jeszcze jedną szansę. To sobie zostawiamy, natomiast dodamy kolejny element i w tym elemencie poprosimy o to, o co poprosiłem wcześniej, czyli relacja pomiędzy BMI a wydatkami. Bezczelnie sobie skopiuję. OK, mam nadzieję, że to się wklei. Aha, tak, tylko muszę skasować część. O, mamy tutaj BMI, chciałem. Describe the relationship. Testujemy BMI. Aha? Nie, bo można było jeszcze potestować, czy z błędem zrozumiem. Wiesz co, podejrzewam, że tak. Z takim drobnym błędem, jaki zrobiłem, z literówką na pewno. Zapewne by zrozumiał. Okej. I teraz, co tutaj jest istotne, zanim on wygeneruje wynik. Opisać związek pomiędzy dwoma zmiennymi można na bardzo wiele sposobów, ale zawsze należy zacząć od tego, czy te zmienne mają charakter ciągły, czy dyskretny. Obie zmienne, jakie wybrałem, to są zmienne ciągłe. Więc w tym momencie opis najczęściej byłby zrobiony przy pomocy współczynnika korelacji i tu nie ma zaskoczenia, bo taką informację dostaję. Co jest też dla mnie akurat ważne, mamy tutaj też opis tego, co on planuje zrobić. Jednym ze sposobów mierzenia relacji jest obliczenie współczynnika korelacji, który jest liczbą pomiędzy minus 1 a 1. Wariant edukacyjny bardzo dobry, natomiast jeżeli ktoś takich współczynników liczy kilkaset dziennie, to może być zdenerwowany oglądaniem tego samego opisu jeszcze raz. A o ile wiem, to chyba tutaj tej zawartości się wyedytować nie da. Ale to nic, bo to jest tylko podpowiedź dla mnie. Ja nie planuję zostawić tego jako wizualizacji w końcowym raporcie. Ja planuję znaleźć ten współczynnik, który tutaj został oceniony jako, jest wyliczony jako 0,20, czyli słaba relacja dodatnia. OK. I chciałbym sobie go, no właśnie. Ja tutaj, czego mi brakuje? Ja bym chciał to skopiować. Ja bym chciał, żeby na przykład z tego została zrobiona wizualizacja typu karta, która będzie opisana correlation coefficient between BMI and expenses i będzie ta liczba 0,20. Tego tutaj nie ma. Także tutaj nie ma jeszcze, myślę, że następny krok to powinna być trochę większa automatyzacja pracy osoby, która analizuje te dane. Ale może pójdzie w tą stronę na przykład, że będą kolejne komponenty graficzne,
wykorzystujące właśnie pod spodem jakby tą analizę LLM-ową, nie? No tak, tak, analizy wynikające z tego, co wyszło tutaj, bo to też ma sens. I właśnie jedna rzecz mnie zastanawia, nie wiem, czy wy orientujecie się, czy nie, bo dla mnie Copilot to jest rzecz dość nowa, ale on tutaj opisuje wykres. Trzeci akapit opisuje wykres. Wykres pod spodem pokazuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko nie ma tego wykresu. Znaczy jest tutaj jakiś wykrzyknik, coś tutaj jest, ale nie ma wykresu. Ale to jest ciekawostka, bo tak jak żeśmy chwilkę, no to nie jest tajemnicą, że chwilkę żeśmy przed dzisiejszym spotkaniem jeszcze rozmawiali, na któryś tam z prób tu się pojawił jakiś tajemniczy URL, którego jeszcze nam się nie udało rozszyfrować. Także no, być może tutaj faktycznie te wizualizacje gdzieś tam są tworzone pod to. Pamiętajmy, że narzędzie to jest w fazie preview, więc można się spodziewać, że jeszcze nie wszystkie funkcjonalności działają prawidłowo, ale generalnie opis... Opis tutaj, on tutaj bardzo ładnie opisał wykres, tylko go nie pokazał, ale opis jest naprawdę, naprawdę zachęcający, także ja z przyjemnością będę śledził rozwój Copilota i będę nadal go testował z moim zestawem Insurance, żeby zobaczyć, czy te wykresy w końcu będą generowane, czy nie. Miejmy nadzieję, że tak. Bo jest tutaj opisana ciekawa wizualizacja, bo jest opisany wykres punktowy, który pokazuje linię trendu, model prostoliniowy, i pokazuje jeszcze dodatkowo obszar, który daje nam, pokazuje przedział ufności, czyli 95% prawdopodobieństwo, że wartości wpadają, czyli nie tylko model liniowy, ale także jakość jego dopasowania, po czym będę mógł w tym momencie ocenić, czy faktycznie jest sens dalszej analizy, czy wyciągania wniosków pod tym kątem. To jest bardzo interesujące. Ja myślę, że potencjał Grzesiek jest dosyć spory, tym bardziej, że widzę, że masz tam otwartą kartę ChatGPT i jakiegoś analityka tam danych podłączonego i pytanie, jak on tam się zachowuje przy takich samych warunkach wejściowych, czyli co ChatGPT potrafi z tym zrobić. No, z czatem GPT jest tak, że wygląda tutaj to na bardziej dojrzałe narzędzie. Tak, ja nie ukrywam, że porównywaliśmy tutaj pomiędzy Copilotem a czatem GPT, ale uwaga, ja tutaj używam modelu GPT-4 i włączonego dodatku do analizy danych. Jest to opcja płatna, kosztuje to $20 miesięcznie i jest to bardzo wygodne narzędzie do automatyzacji właśnie analizy eksploracyjnej. I tutaj mam taki przykład przygotowany już troszeczkę wcześniej. Także on tutaj nie będzie, się coś teraz wczytać nam nie chce, ale to nie to. O. Mam tutaj zapis mojej pracy z zestawem danych. To jest dokładnie ten sam zestaw danych, który przed chwilą widzieliśmy w Power BI i Copilocie. Wgrywamy plik. On automatycznie daje nam opis. Tutaj zastanawialiśmy się, czy aby stworzyć ten opis, on korzysta tylko z wiedzy na temat tego, co oznacza na przykład pojęcie smoker. Łatwo się domyśleć, ale generalnie tutaj jest dostęp do całej zawartości, można powiedzieć, internetu, więc mógłby sprawdzić opis tego konkretnego zestawu danych. Przypomnę, że jest to zestaw, który jest dość znany w świecie uczenia maszynowego. W każdym bądź razie ChatGPT proponuje tutaj proces analizy, który składa się z opisu statystycznego, czyli tego, co zrobiła narracja przy użyciu Copilota w Power BI. Dokładnie to jest ten element, który mamy tutaj. Następnie rozkład wartości zmiennych dyskretnych, korelacje pomiędzy zmiennymi, wizualizacje. ChatGPT działa w ten sposób, że szybko z powrotem zwraca się do użytkownika z pytaniem, co chcemy robić dalej. Tego typu konwersacyjny sposób bardzo mi odpowiada, bo to jest bardzo wygodne przy eksploracyjnej analizie danych, kiedy szukam związków pomiędzy elementami. Więc w tym momencie mamy to samo, czyli prosty opis poszczególnych zmiennych. Zwróćmy uwagę. Wejść w słowo teraz, bo tak ciekawie właśnie, tak jak pokazuje, że brzmi,
takie moje jakby spostrzeżenie, nie wiem, czy się też ze mną zgadzacie, czyli tak naprawdę ChatGPT w tym trybie właśnie data analysis, to jest bardzo ważne z perspektywy użytkowania tego, on działa jako językowe narzędzie do przeprowadzania eksploracji danych. Tak. Zgadza się? I to jest bardzo ważna rzecz, że to on nam nie dyktuje, tylko on jakby czeka na pewne nasze bodźce, które chcemy my w tym momencie zrealizować z perspektywy tego zbioru danych, które mu damy do przeanalizowania, nie? Tak, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę na to, jakie ja mu bodźce daję, czyli jak mu odpowiadam na jego pytania. Więc proszę zobaczyć, on tutaj wymieniał poszczególne metody, co można zrobić. Zapytał się mnie, ja powiedziałem, zrób wszystko po prostu. Czyli ja tutaj nie wykazałem żadnej inicjatywy. Zrób wszystko i on zaczyna od analizy rozkładu, następnie prezentuje korelacje w dość logiczny sposób. Ja specjalizując się w analizie danych, zrobiłbym to bardzo, bardzo podobnie, co natomiast jest dla mnie bardzo dużym plusem. On tutaj przeprowadził automatycznie pewne przekształcenia danych, które pozwalają potraktować te dane jako numeryczne. Smoker no, smoker jest, czyli utworzył, to jest tak zwane kodowanie z gorącą jedynką, hot one encoding, czyli pojedyncza zmienna, która ma wartości yes i no, została zastąpiona dwiema zmiennymi mającymi wartościami zero-jedynkowe. I to w tym momencie powoduje, że mamy do czynienia z tylko liczbami, co nam znacznie powiększa zakres narzędzi, jakich możemy używać. Zostały wyłapane korelacje automatycznie. Widzimy, że została znaleziona silna korelacja dodatnia pomiędzy expenses and smoker, ale oczywiście tylko tą zmienną smoker jest, 0,79. Mamy też korelację, o której mówił Copilot, expenses and BMI 0,2. Zwróćmy uwagę, że z całego tego wykresu GPT wybrał tylko te najważniejsze, można powiedzieć. Czyli do tego zrobił mi jeszcze dość ciekawe, zwięzłe podsumowanie. Automatycznie generuje wizualizacje, które ilustrują te rozkłady. Co jest kolejną rzeczą bardzo istotną i bardzo pomocną. Do każdego elementu analizy mamy wygenerowany kod Pythonowy. Ja może to pokażę na innym przykładzie świeżym, bo ten jest, jak widać, z zeszłego roku, czyli on, można powiedzieć, on już jest nieżywy. Ale pójdźmy jeszcze troszeczkę dalej. Mamy standardowe wykresy eksploracyjne, histogramy, wykresy skrzynkowe. I zwróćmy uwagę, że to jest wszystko w ramach jednego ciągu analizy. W końcu troszkę się uaktywniłem, poprosiłem o konkretny wykres, z czym, jak widzieliśmy, Copilot w Power BI jeszcze sobie nie radzi. To znaczy, on jest mi w stanie zaproponować i opisać wykres, ale tego wykresu jeszcze nie rysuje. Ale tak jak mówię, to jest na pewno wynik tego, że jest to jeszcze narzędzie w fazie preview, więc spodziewam się, że lada moment też takie wykresy będą rysowane. Jeśli chodzi o to, co jeszcze jest dla mnie bardzo ważne, to jest generowanie kodu w Pythonie. Więc w tym momencie każde zapytanie, każda moja prośba wynikuje w gotowym kodzie, który notabene mogę sobie wkleić bezpośrednio do Power BI, jeśli mam podpięty runtime u siebie na komputerze, lub w usłudze, w dalszym ciągu runtime Pythona jeszcze jest w usłudze Power BI dostępny. Może, żeby to pokazać, mam nadzieję, że to jest jeszcze żywe. I tutaj to, co teraz zrobiłem, to jest dostępne w Power BI już od bardzo dawna. To jest narzędzie Q&A. Mogę dokładnie tak samo napisać. Pokaż wykres punktowy pokazujący to i to. Oj, coś tutaj jest. Chyba nam... O, ale kod jest, tak? Zwróćmy uwagę, że oto, to chciałem właśnie pokazać. Wykresu może nie zobaczymy, z tego powodu, że jest bardzo prawdopodobne, że po prostu czas upłynął, nieaktywności, zostałem rozłączony. Ale w tym momencie o to mi chodziło, że jest generowany gotowy kod, który ja mogę sobie użyć w dowolnych innych narzędziach. Więc w tym momencie podstawowa różnica, jaka tutaj jest, polega na tym, że tutaj jest to narzędzie, które wykazuje większą, nazwijmy to w cudzysłowie, inteligencję.
Mieliśmy tutaj taki przypadek, taką dyskusję, wydatki dla młodych palaczy. Wydatki dla młodych palaczy, czyli pokaż relację wydatków, rozkład wydatków dla młodych palaczy. Więc Copilot najwyraźniej zignorował słowo young i widzieliśmy te same wizualizacje, co ostatnio. Natomiast ChatGPT zapytał się nas, co to znaczy young, co to znaczy młody. No więc odpowiedzieliśmy, młoda osoba poniżej 26 roku życia. To jest subiektywne, bo tutaj też od razu wywiązała się dyskusja, kto jest młody, więc od razu mówię, ja byłem przy klawiaturze, więc to jest moja decyzja. I w tym momencie dostaliśmy tą analizę zawężoną do tylko tego podzbioru danych. Tego Copilot jeszcze nie potrafi. No, ale tak jak wspomnieliśmy, myślę, że potencjał jest, no bo stos technologiczny pod spodem jest bardzo zbliżony, jeśli nawet nie ten sam w niektórych miejscach, także może można byłoby się spodziewać, że pewne elementy, które widzimy tutaj, pokazują, że niedługo to rozwiązanie Power BI-owego Copilota i Narrativa no mogą stać się jeszcze bardziej, powiedział, interaktywne, jeśli chodzi o pracę z nimi. Szczególnie dużą nadzieję daje narratyw. Jak się czyta opisy, które on generuje, to tym opisom nie można nic zarzucić. One są bardzo podobne do tych, które generuje chat GPT. No tylko tutaj... To samo mają, nie? Że się obiektywnie patrząc, mamy GPT pod spodem, który te czynności realizuje. Nie? A może bym teraz zakończył ten wątek właśnie związany z Power BI-em i z tymi elementami, które jeszcze wrócimy sobie może do podsumowania bez oglądania rzeczy, ale to jest to rzecz, którą wspomniał, w którymś momencie rzucił chyba tak hasło Bartek, że mamy taką sytuację, że możemy skorzystać z języka naturalnego bez znajomości DAX-a. I ja chciałem pokazać, znaczy właściwie bardziej poprosić Macieja, żeby to pokazał, roboczo takie elementy, które są możliwością właśnie zwracania się językiem naturalnym, gdzie dzięki narzędziom, które w tym momencie damy, możemy pobrać schemat metadanych dotyczących modelów Power BI-u i przy użyciu właśnie LLM-a wygenerujemy do tego modelu danych język DAX. I to jest, myślę, że fajna rzecz, która po prostu nie jest to rzecz, która w tym momencie jest jakby już gotowym produktem, który byśmy mogli sobie patrzeć, jak to w organizacji by zadziałało, ale bardziej chciałem pokazać możliwości, które już dają natywne narzędzia, które mamy dostępne po stronie Azura, czyli tutaj jest akurat Copilot Studio, czyli takie narzędzie, które pozwala wbudować własne Copiloty, które spowodują to, że my możemy właśnie realizować takie scenariusze już teraz przy użyciu tych narzędzi zewnętrznych. I tak samo sobie dobrze radzi ze SQL-em i z DAX-em. I tu może parę słów opowie Maciek nam, żebyśmy zobaczyli, co to jest pod spodem i co można liczyć, że te rzeczy się będą coraz bardziej integrowały z Copilotem, tym, który widzimy w Power BI-u. Tak, i to jest właśnie Microsoft Copilot Studio, w ramach którego możemy sobie budować różnego rodzaju boty, przepływy i dokorzystać możliwości modeli językowych, podpiąć się pod modele od OpenAI, od chociażby wystawione w Azure OpenAI i przygotować sobie cały scenariusz, w razie czego ta nazwa Power BI Copilot to tutaj myląca to tylko nazwa bota, więc nie ma nic wspólnego z Power BI-em, poza tym, że w ramach takiego bota staramy się też do Power BI-a odezwać, czyli tak jak Łukasz wspominałeś przed chwilą, bardzo dużo jest możliwości, by odezwać się z perspektywy takiego czata do SQL-a i modele językowe dobrze sobie radzą z tym, żeby generować zapytania SQL-owe i zwrócić nam jakiekolwiek dane na danych z jakichś rozwiązań, gdzie pod spodem mamy bazę SQL-ową, ale jest też opcja, w której zamiast tworzyć zapytania SQL-owe, robimy to bezpośrednio w DAX-ie i takie proste rozwiązanie jest tutaj właśnie taki prosty databot zbudowany, w ramach którego możemy wygenerować sobie takie zapytania w DAX-ie i od razu uzyskać odpowiedź, gdzie odzywamy się do modeli Power BI z wykorzystaniem tego zapytania. To jest oczywiście tylko rozwiązanie, które generuje nam przykładowe zapytanie.
jakim możemy odwołać się do naszego modelu, czyli zapytanie w takim wypadku, które pójdzie do naszego modelu, do naszych danych, które mamy w organizacji w perspektywie Power BI-a i z takiego zapytania zwróci nam odpowiedź. I tutaj to jest to, co ja wspominałem wcześniej. Model jest pobrany przez tak naprawdę taki sam mechanizm, który jest używany w Purview do skanowania modeli wszystkich metadanych, czyli mamy wszystkie informacje dotyczące zarówno obiektów występujących w Power BI-u, składni w języku DAX, miar, które tam się znajdują, wszystkich typów, czy tam description, które się znajdują w modelu, czyli nasz model LLM-owy, którym tak naprawdę my się językiem naturalnym posługujemy, ma tą wiedzę o tych danych, metadanych naszego modelu w Power BI, nie? Tak, i jak widzimy, możemy też starać się spróbować wygenerować trochę trudniejsze zapytania. No, to jest oczywiście rozwiązanie, które już samemu trzeba wypracować, gdzie trzeba dotrenować sobie trochę model po stronie OpenAI po to, żeby generował nam już przykładowe zapytania, które następnie przekażemy do Power BI i w rezultacie też model, który obsłużyłby odpowiedź i zwraca nam już konkretną treść, czyli tak jakby nasza nadbudówka nad tego copilota Power BI-owego. Okej. Okay. Myślę, że teraz nie będziemy gnębić bardziej koncepcji samych data botów, bo nie o tym dzisiaj chcieliśmy pogadać, ale bardziej chcieliśmy tutaj też pokazać te możliwości, że te języki LLM, tak jak widzieliśmy, czata GPT, właściwie tego GPT tak naprawdę w kilku tak naprawdę elementach. Pierwsze było w Power BI jako Copilot i Narrative, gdzie widać ewidentnie, że to są dwa elementy, których w jednych jest bardziej już zintegrowany, w drugich jeszcze nie. Grzesiu też jeszcze pokazywał tego w samym czacie GPT. Maciek tu pokazał to z perspektywy narzędzi copilotowych, gdzie możemy budować własne copiloty, gdzie ten element realizuje. Patrząc teraz tak całościowo na tą układankę, no z całą pewnością można powiedzieć, że widać kierunki, w jaką stronę to zmierza. Wiadomo, że patrzymy na produkty, które powstały w ostatnim roku, dosłownie przez rok, więc to są wszystko rzeczy, które są na początku swojej kariery technologicznej, ale możemy tutaj no już parę słów, moim zdaniem, jakichś takich spostrzeżeń, uwag nanieść, więc może... Aha, jeszcze może dodam to, bo też na ten temat z Maćkiem rozmawiałem, jak wygląda z tymi pluginami, o których wspominał Grzesiek. To te pluginy, które w tym momencie występują do ChatGPT, mówiłeś, Maciek, że one niebawem się też pojawią też już są w prawie chyba w częściach, więc to rozwiązanie, gdybyśmy sami budowali DataBota, to tak naprawdę odwołujemy się wtedy do modeli w Azure OpenAI i one też mogłyby pod spodem wykorzystywać te same pluginy, które na razie mamy w ChatGPT, czyli tego rozwiązania. To, co pokazywał Grzesiek, można by było natywnie po prostu wpiąć też w takie rozwiązania te botopodobne. Nie? Także kwestia tego, że to będzie też częścią pod spodem Power BI, ja myślę, że to też jest w mojej ocenie kwestia po prostu tylko i wyłącznie przyszłości. Nie? Co panowie, skomentujecie? Co myślicie o tym wszystkim? Będziemy potrzebni? Ja myślę, że nie, no po to miejmy nadzieję, że cały czas będziemy potrzebni do tego, a na pewno analitycy, którzy będą z tych narzędzi korzystali. Znaczy ja osobiście myślę, że kierunek jest bardzo ciekawy, to należy podkreślić. Możliwości widać, że są spore przed Copilotem. Wartości z tego płynące dla użytkowników w momencie, kiedy zostaną uzupełnione pewne rzeczy, chociażby dzisiaj nie pokazywaliśmy tego, ale chociażby generowanie tych wizualizacji nieco bardziej pasujących do jakiegoś standardu właśnie prezentacji danych, czy nawet chociażby wypracowanego standardu prezentowania danych wewnątrz organizacji, czyli jakiegoś template'u i nakładania tego na jakiś template, to są już rzeczy, które pozwolą myśleć o tym, jak efektywnie w organizacji takie narzędzie wspierające wykorzystać. Także ja osobiście biorę pod uwagę, że to jest wersja zapoznawcza, widzę duży potencjał i czekam z niecierpliwością na to, w jakim kierunku i kiedy zobaczymy kolejne odsłony. Ogromny potencjał, jeśli chodzi o kilka takich dla mnie bardzo ważnych aspektów. Po pierwsze, automatyzacja pracy. Ja nie muszę już myśleć o składni poszczególnych poleceń, o szczegółach, gdzie znajdę jakieś właściwości. Mogę w najbardziej naturalny sposób zakomunikować maszynie, jaki chcę osiągnąć efekt, co chcę zrobić. Drugi walor edukacyjny.
Ja mogę nie pamiętać o wszystkich metodach, jakie są stosowane. I takie narzędzie nie tylko stosuje jakąś metodę czy algorytm, ale także o tym mówi, co też jest bardzo ważnym aspektem, jeśli chodzi o analizę danych, bo nie tylko powinniśmy przedstawiać wyniki, ale również metody, jakie zostały w tej analizie użyte, tak żeby te analizy były powtarzalne, żeby można było jeszcze raz w tym samym sposobie wykonać je potem, gdy pojawią się nowe dane. Copilot na pewno ma jeszcze przed sobą dużo zmian, ale potencjał jest ogromny, a nadzieję daje to, że pod spodem docelowo będzie ten sam silnik niejako, więc ja jestem do tego optymistycznie nastawiony. Czy odbierze pracę osobom analizującym dane? Nie. To jest kolejna fala narzędzi, które powodują, że możemy się skupić na rzeczach ważniejszych niż dopracowywanie wykresu czy sprawdzanie w dokumentacji, jakie parametry ma tam jakaś funkcja czy metoda. Ja widzę to podobnie. Niewątpliwą zaletą tych narzędzi jest to, że używamy interfejsu i sposobu komunikowania się, który jest dla nas naturalny, tak? Czyli znowu zmierzamy w kierunku po prostu komunikowania naszych potrzeb i on ma odpowiadać na nasze potrzeby. Im bardziej to upraszczamy, tym tak naprawdę lepszy efekt i szybciej możemy osiągnąć to, na czym nam zależy. No i nie skupiać się na tych rzeczach, które są powtarzalne, które są schematyczne, które można zautomatyzować z powodzeniem, chociażby po to, żeby, nie wiem, zacząć od jakiegoś prototypowania, tak, albo mieć jakąś pierwszą wersję nawet wizualizacji, cokolwiek, co już na początku nam przyspieszy pracę z budowaniem raportu. Maciek, jakieś też masz uwagi, szczególnie od strony samego GPT? Mniej z perspektywy porwie, ale tak myślę, że też jeśli pod spodem będzie GPT, to nieważne, w którą ścieżkę się pójdzie, czy pod kątem databota i budowania swojego rozwiązania, czy porwie Copilota, czy korzystania z ChatGPT, to na pewno ma potencjał i wydaje się, że przyszłość jest ciekawa, jeśli chodzi o wykorzystanie tego w najbliższym czasie. Ja tylko tak powiem, że ja czekam najbardziej na to, że będą powstawać raporty też troszeczkę w inny sposób i wydaje mi się, że to jest przyszłość z tego powodu, że w małych organizacjach to jest może mało odczuwalne, ale w dużych organizacjach dochodzimy do takiego etapu, że tych raportów powstaje naprawdę cała masa. Ona w dużej większości jest nadmiarowa, bo potrzebna jest incydentalnie wręcz, rzadko z nich korzystamy albo właściwie jednorazowo niekiedy. I to, że można to podzielić wprost na raporty, które są stałe, powtarzalne i tak dalej, do raportu, które potrzebujemy typowo ad hoc. Często to nazywamy self-BI-em, ale self-BI, który materializujemy, on też nie do końca spełnia tą rolę, którą byśmy potrzebowali. A właśnie taki interfejs naturalny, że ja w cudzysłowie rozmawiam z moim modelem i dostaję tą wizualizację, którą w tym momencie potrzebuję, jest mega fajna. Ja się tylko cały czas zastanawiam nad tym, bo to jest taki naturalny kierunek, który występuje, który będę miał też do Was na takie pytanie, może też jeszcze tylko jako ostatnie, chociaż coś takiego podsumujecie. Mamy to, co nam się pokazuje, że tak naprawdę te raporty, te całe wykorzystanie tego AI i tak dalej ma nam zastąpić pewne rzeczy. Satya i w ogóle wszystkie właściwie przekazy, które nam pokazują, mówią nam o tym, że zastępują jakby te rzeczy, gdzie możemy pewne procesy zautomatyzować, możemy ułatwić, możemy polepszyć pracę i tak dalej. Na to zwrócił uwagę też Grzegorz, ale pytanie przy analityce od razu nasuwa się takie, czy te copiloty mogą zastąpić tą ostatnią fazę tak naprawdę w tym procesie analitycznym, czyli jak mamy od takiej typowej analityki deskrypcyjnej, idziemy dalej, diagnostyczną, gdzie mamy faktycznie KPI, jakieś rzeczy, potem mamy te elementy, gdzie zaczynamy już wyciągać jakąś wiedzę, potem mamy jakieś rekomendacje, co możemy poczynić i podejmujemy jakieś decyzje, czy robimy jakiś insight z tego, co uzyskujemy z danych. Czy tak naprawdę powinniśmy oczekiwać od copilotów, od tego typu narzędzi, że one są w tej ostatniej fazie korzystania z tych danych? Czy tak naprawdę zastosowania takich, jak Grzegorz przedstawił, gdzie ułatwiają nam proces, czy to jest ten kierunek, czy właśnie oczekiwanie kierunku, gdzie one dojdą do tego etapu, nie wiem, menadżer wie, co robić, bo to narzędzie mu mówi, gdzie ma problem i co powinien zrealizować. Jak myślicie o tym? Z odniesieniem może do obecności, jeżeli ktoś ma nadzieję, że tak będzie, albo że nie. Niepokojąco. Czy to jest problem, który jest następujący, że z jednej strony na dzień dzisiejszy wszelkie tego typu narzędzia mają, że tak powiem, doskonałą wiedzę, nazwijmy to podręcznikowo. Czyli wiedzą na przykład, jakie metody można zastosować do tego, żeby ocenić relacje pomiędzy dwoma zmiennymi.
Natomiast jeśli chcemy wyciągać wnioski albo rekomendacje, czyli co w danej sytuacji zrobić, to oprócz tej wiedzy ogólnodziedzinowej jest jeszcze potrzebna wąsko dostępna wiedza dotycząca kontekstu, w jakim ten model jest wykonywany. Czyli kontekstu, w jakiej jest organizacji, jakie cele ma ta organizacja, jakie zasady działania i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jeszcze jest przed nami, że na dzień dzisiejszy na pewno nie możemy tego oczekiwać od modeli, natomiast być może, bo w końcu na przedsiębiorstwo też możemy popatrzeć jako na zbiór wiedzy, która musi być przetworzona. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić model, który przetworzy całą wiedzę wygenerowaną w przedsiębiorstwie. Tutaj dotykamy jeszcze innej kwestii, w jaki sposób wiedza, która powstaje w przedsiębiorstwie, jest magazynowana, składowana. Z tym bywa jeszcze różnie. Ale jeżeli tego typu elementy istnieją, to być może taki model na początek będzie mógł na przykład zarekomendować: w tej sytuacji zastosuj procedurę numer 1111 i tak dalej, jeżeli taki zbiór procedur występuje. Już dzisiaj modele językowe dają pewne rekomendacje, ale to są rekomendacje takie czysto neutralne, właśnie ogólnodziedzinowe, powiedziałbym podręcznikowe. Więc jest jeszcze ten krok do przeskoczenia. Ale ja uważam, że to nie jest problem modeli, tylko to jest problem pozyskiwania, składowania, magazynowania wiedzy, jaka powstaje w organizacjach. Ta wiedza jest modelowi potrzebna. Właśnie to jest takie dobra rzecz, bo to my widzimy po przykładach, gdzie do klientów realizujemy te projekty związane z prognozą, gdzie zaczynamy uszlachetniać dane o wiedzę zewnętrzną, która albo się wydaje, albo jest jakimś tam czynnikiem, który ma wpływ na przykład na trendy, które widzimy w sprzedaży, zapotrzebowanie czy czymkolwiek innym. I jak nietypowe rzeczy odgrywają rolę albo nie odgrywają. Rzeczy nawet, które intuicyjnie się wydają ludziom zajmującym tym biznesem, że odgrywają rolę, się pokazuje, że w danych nie odgrywa to rolę, a inne znowu dane zewnętrzne jednak pokazują, że mają wpływ na to, że coś się dzieje. I to są też te elementy, gdzie tej wiedzy nikt nie zbiera i nawet niektóre ciężko mieć te informacje, które mają na to wpływ, nie? I to też jest taki czynnik, który jakby czasami podświadomie jakiś, nie wiem, menadżer, decydent podejmuje decyzję w oparciu o jakieś informacje zewnętrzne, które są w ogóle nie katalogowane w cudzysłowie w organizacji, nie? No i jest jeszcze ten element intuicji, tak? No. Jakiegoś takiego przeczucia. Tutaj nie wiem, czy szybko pojawią się modele, które będą w stanie takie czynniki brać pod uwagę. Słuchajcie, ja myślę, że to jest tak naprawdę, kierunek jest bardzo ciekawy, to znaczy próbujemy automatyzować, czy staramy się automatyzować to, co jest w tym momencie dosyć łatwo odkrywalne i wykonalne. Czy to ma się dziać automatycznie wszystko od początku do końca, tak jak Łukasz powiedziałeś, od tak naprawdę eksploracji aż po podjęcie decyzji? Myślę, że niekoniecznie nawet bym tego oczekiwał od Copilota, bo pytałeś, czy w Copilocie taka funkcjonalność miałaby się znaleźć. Myślę, że to będzie następna faza, czy następna wersja, bym powiedział, tego typu rozwiązań, które faktycznie będą pozwalały na zautomatyzowanie takich działań. Natomiast ja od Copilota osobiście myślę, że oczekiwałbym dokładnie tego, co w tej chwili już żeśmy dzisiaj gdzieś tutaj pokazali, przeanalizowali, tylko w takim właśnie ujęciu całościowym, żebym nie musiał skakać pomiędzy jednym narzędziem a drugim, tylko faktycznie sobie mógł tą analizę taką przeprowadzić w jednym miejscu i na koniec powiedzieć: no dobra, to jak już wiem, to jaki rodzaj wizualizacji proponujesz? Copilot generuje tą wizualizację i mogę z tą wizualizacją dalej sobie już pozostać i pracować. Także jak dla mnie to jest oczekiwanie, jeśli chodzi o Copilota, który miałby wspierać moją pracę codziennie. Czyli taki inteligentny asystent tak naprawdę. Dokładnie tak, no taki inteligentny asystent, ale asystent, Kuba, który wiesz, który zna standardy prezentowania danych i to, co tutaj na przykład Grzegorz mówił, że pewne wartości należy na przykład zamienić, prowadzić pewien model, dostosować do naszych potrzeb, czyli tego typu rzeczy, tak abyśmy my nie musieli sobie spędzać na tym zbyt dużo czasu. On się uczy nie cały rok, gdybyśmy my mieli taką krzywą uczenia w rok. Dajmy mi szansę. Okej. Słuchajcie, no. Panowie, myślę, że powoli będziemy ten pierwszy nasz odcinek kończyć. Mam nadzieję, że jak z mojej perspektywy wyszło ciekawie.
My pewnie ciekawie w tym uczestniczyliśmy. Nie wiem, jak to zostało odebrane. Zobaczymy, czy faktycznie się tematyka i sposób, forma, którą sobie wymyśliliśmy, się przyjmie. Planujemy dość regularnie sobie jakieś takie rzeczy robić, żeby na takie tematy porozmawiać. Tematów jest dużo, bo technologia idzie do przodu. Ciekawe rzeczy się dzieją z fabrykiem. Ciekawe rzeczy się dzieją w ogóle z AI-em. Ciekawe rzeczy się dzieją z Databricksem. Patrzymy na to, reagujemy. Feedback mamy taki, że faktycznie ludzie nie mają miejsc, gdzie mogą taką wiedzę czerpać, skondensowaną. Ta wiedza napływa z wszystkich stron w różnych ilościach, więc może pomożemy podzielić się tą wiedzą, naszymi spostrzeżeniami i naszym sumarycznie pewnie stuletnim doświadczeniem w tego typu technologiach. Więc no, myślę, że na pewno będziemy te tematy kontynuować regularnie. Jak będziecie chcieli słuchać i uczestniczyć w jakichś komentarzach, pytaniach i tak dalej, to na pewno będzie to trwało dłużej. Jak nie, to pewnie po jakimś czasie arenę architektów zakończymy. Dzisiaj bardzo dziękuję Wam, że udało Wam się tutaj być i rozmawiać na ten temat. Wszystkim, którzy słuchali, za to, że mieli ochotę posłuchać. Ci, co jeszcze w ogóle się coś pytali, to tym bardziej też im dziękuję za uczestnictwo takie internetowe. Do zobaczenia, usłyszenia w następnej części i jeszcze raz dzięki. Dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. Hej.